Witam Państwa. Informuję, że sesja Rady Miejskiej jest nagrywana. Wideo relacje z sesji umieszczane są na stronie www.sochocin.pl. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ZZX o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otwieram 39. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sochocinie 8. kadencji samorządu gminy. Stwierdzam, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska. Witam serdecznie pana Jerzego Rzyńskiego, burmistrza miasta i gminy Sochocin. Witam państwa radnych, panią sekretarz Elżbietę Krauzę, panią skarbnik Marzannę Kucharzak. Witam kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Sochocin wraz z pracownikami oraz wszystkich uczestniczących w zdalnym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad, podjęcie uchwał. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy procedować nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim i pozwolę sobie przeczytać powyższą uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Sochocinie wyraża solidarność z narodem ukraińskim w obliczu wojennego ataku Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo ukraińskie i stanowczo potępia działania rosyjskie polegające na bezprawnej agresji, łamaniu prawa międzynarodowego oraz naruszaniu integralności terytorialnej naszego wschodniego sąsiada. Paragraf drugi. Rada Miejska w Sochocinie deklaruje udzielenie pomocy obywatelom narodowości ukraińskiej przebywającym na terenie miasta i gminy Sochocin. Paragraf trzeci. W tych trudnych chwilach Rada Miejska stoi po stronie narodu ukraińskiego. Paragraf czwarty. Umotywowanie stanowiska zostało zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sochocin. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisana przewodnicząca Rady Monika Makowska-Chojnacka. Uzasadnienie do powyższej uchwały jest następujące. W sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Nad ranem 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska dopuściła się haniebnego ataku na Ukrainę. W imieniu mieszkańców miasta i gminy Sochocin potępiamy ten niegodny czyn. W obliczu zagrożenia, przed jakim stoją nasi sąsiedzi, jesteśmy gotowi nieść pomoc humanitarną w obliczu jawnej agresji Rosji. Mieszkanki i mieszkańcy Kijowa, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości, takie jak niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo. Wysyłamy przyjaciołom z całej Ukrainy głośny, jednoznaczny sygnał jedności. Jesteśmy z wami. Szanowni Państwo, uważam, że nie ma żadnych pytań, więc bardzo proszę o przegłosowanie powyższej uchwały. Tak, no to kolega Wacław Rutkowski, bardzo proszę. Ja na tej okazji taki przygotowany. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja na tę okazję przygotowałem taki cytat świętego Jana Pawła II, co się odnosi do nas, do młodych. Ja, jak tu w większości, to my wtedy byliśmy młodymi Polakami. I to no chwyta za serce. Taki cytat, który papież wypowiedział w 1987 roku na Westerplatte. Ja go pozwolę sobie odczytać. Właśnie. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uwolnić, nie można zdezerterować. Jan Paweł II, Gdańsk, 1987 rok. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Pani Przewodnicząca, imiennie chyba mieliśmy. Tak. Mhm. Pan Dobski Radosław Piotr. Jestem za. Dzięgielewski Krzysztof. Jestem za. Burzyński Jakub. Jestem za. Giranowska Anna Renata.
Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski Sławomir, Jankiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria. Jestem za. Kujawski Dariusz, Kwiatkowski Stanisław, Makowska Chojnacka Monika. Jestem za. Olszewska Elżbieta Mirosława. Jestem za. Rutkowski Wacław. Jestem za. Stańczak Wicenty. Szabrański Łukasz. Szanowni Państwo, uchwała została podjęta jednogłośnie. Prosiłam również kolegów radnych o to, abyśmy teraz minutą ciszy uczcili ofiary sytuacji, które się do tej pory wydarzyło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam obrady 39. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Schodzinie. Dziękuję za uwagę.